moi drodzy. Jesteśmy w Hotel Renovatorze. A wróciliśmy do gierki, w którą ogrywaliśmy wcześniej, jakiś czas temu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale gościliśmy między innymi jakąś grupę muzyczną i wampira, więc ogólnie ciekawi lokatorzy w tym hotelu się pojawiają. I mamy tutaj jakieś zadania, w ogóle jakieś rzeczy, żeśmy szukali ostatnio. Gramy kampanię, więc zobaczymy, co nam się teraz pojawi. A ponieważ lokatorzy są ciekawi, to stwierdziłam, że ogramy sobie to na live dalej. No więc wracam do tego zamysłu, skoro mamy okazję. Otrzymaliśmy nietypową skargę. Jeśli dobrze rozumiem, coś się zepsuło w jednym z pokoi. Sprawdź to, proszę. A mamy teraz wieczór pański. Cześć, organizujemy wieczór pański naszej przyjaciółce Abigail. Chciałybyśmy się tu zatrzymać na kilka dni. Potrzebujemy specjalnego pokoju dla przyszłej panny młodej. Oto lista wymagań. Dobra, ale ja bym chciała zobaczyć ten pokój, w którym się coś zepsuło. Tu chyba. Tu na dole? Na dole, czy to tu się zepsuło? Kurczak zwiał. Dobra. Zaczekaj, czy to nie ten sam kurczak, którego spotkaliśmy gdzieś tam? Zakończę remont. W uporządkowaniu pokoju, bo jeśli ten kurczak może w przyszłości spowodować więcej problemów. Aha, czyli zmorą naszego hotelu jest kurczak. Spoko. Najważniejsze, że naprawione. To możemy zamknąć. Jakaś paczka? Śmieci? Usuń. Nie mogę usuń zrobić. Jak to się ten... Nie pamiętam. O! A, sprząta mi pod spodem. Dobra, to nie. No dobrze. Może bym kawałek holu posprzątała, tylko jak to się robiło? Czy wy pamiętacie, jak to się tablet usuń? O! Sprzątnijmy kawałek holu. To może zostać. Chyba żeśmy rozbili kafelki. No cóż. Wózek jest spoko, też trochę stary. Myślę, że i tak będziemy wszystko musieli w sumie rozebrać to. To rozwalmy też te. O. Zanim przejdziemy do zadania, bo tu chyba nie ma... Nie kojarzę, żeby był jakiś określony czas na zadanie. Fajna lampa. Też chyba zniszczona. A to nawet świeci. O, już nie. Dobry wieczór, cesarzowa Kitty. Siemaneczko. Tu mamy sprzątnięte obrazy. O. Nie ścianę. Więc to super demolka. Dobra, to. O, znaleźliśmy jajko. Kolejne. 5000! Oh yeah, nagroda za złote jajo. Dobra, czy ja mogę... jak tu się czas robiło? Czy ktoś pamięta? Nie? Żadna... pod H się chowa rzeczy. Ja bym chciała czas wstrzymać, ale dobra, nieważne. Dodaj balony imprezowe, dodaj mini lodówkę, neonowe dekoracje i zarezerwuj room 107. A najpierw mam poniszczyć wszystko, co jest do poniszczenia. I podłogi, i te. No dobra. Spoko.
Jeszcze jakieś kafelki nam zostały. Pamiętam, że tu było jakoś tak, że można było dynamit wynająć, w sensie, żeby, wiecie, rozwalić wszystko też. Nie wiem, czy sufit był w tym, ale podejrzewam, że takiego i tak nie chcemy mieć, więc dobra, niech będzie. Już najpierw demolka, a potem będziemy prowadzić dekorowanie, robić. O. Ostatnio nie miałam dostępnego. Okej. Okay. Tak, bo myśmy chyba tylko dostali go na ten koncert, czy coś tam, no nie? A potem resztę jakby nie dało się kupić, bo to patrzyliśmy tam na dole w tym pomieszczeniu. Ups. Patrzyliśmy w tym pomieszczeniu na dole. Widzę, że się procent zmienia, więc spoko, chyba dobrze nam idzie ta rozbiórka. Jeszcze na dole. Wystarczy przestawić myszkę i rozwala zupełnie coś innego, niż było założone. Ciemno tu, nic nie widać. Dobra, to chyba ma... O, jeszcze tu kawałek. Nie, to będziemy zamiatać. Nie wiem, czy ta część też chyba podlega, co? A, pod oknem. Dobra. Za wysoko, muszę niżej mierzyć. Chyba tak będzie na połowę wysokości. O, mniej więcej. Dobra, sufit rozwalony. Idziemy dalej tu. By się przydała jakaś muzyczka, no nie? Nie, zobaczymy zaraz, czy w grze jest jakaś muzyka. Czy ja ją wyciszyłam, czy... No jest jakaś muzyczka. Dobra. Jakieś zadanie. To mi się znowu ten szalony kurczak jest na jednym z pięter hotelu. Spróbuj go znaleźć. No przecież mam znacznik. To co znaczy spróbuj? W kości gra. Naciśnij, by rzucić wyzwanie. Ło, to żeśmy rzucili. Kurczak wygrywa tę rundę. Znowu wygrywa! No, zajebiście. 1-1, to przynajmniej jest remis, dobra. Ja mam z nim wygrać? 4-5.
rzućmy w drugą stronę, może będzie mniej więcej szczęścia. 5 i 4. Oje! Nareszcie wygrywam rundę. I co to tak będzie teraz na wciąż? Czyżby bratnia dusza? O kurczę, tym razem cię pokonała. Spróbuj ponownie. Aha, dobra, już. Jużśmy spróbowali. Ale mamy speeda! Cześć, Mati! O co chodzi? Remontujemy hotel. A przy okazji graliśmy z kurczakiem, ale nie zwracaj na to uwagi. Hej, Mati, remontujemy hotel, a w czasie wolnym rzucamy kostkami z kurczakiem. Tak, też mnie, też nas to zaskoczyło, słuchaj. Mam sobie jeszcze coś do pićka przygotować. Dobra. Tu jedną kafelkę. I tu powinno być ok. No ja, rozbiórka idzie nam coraz sprawniej. Jak dobrze wyceluje znacznik. Dobra, i zakładam, że została nam łazienka. Dobrze, że jest 22, za oknem mają tak jasno. Totalnie normalna rzecz, też tak w przerwie w pracy robię, tylko ciężko znaleźć kurczaka, więc gołębiami. No właśnie. Nie rozumiem tego zdziwienia. Swoją drogą, jakbym w hotelu dostała łazienkę z takimi kafelkami, to w życiu bym w niej nogi nie postawiła swojej, nie? Dobra, mamy 100%. Gdzieś jakiś kawałek podłogi jest nierozwalony jeszcze. Czy to będzie to? Dalej jest 97. Może jak zmieciemy, to będzie widać. To wygląda. Ale chciałabym mieć taką miotłę magiczną w domu, albo tyle siły, albo nie wiem, o tu jest, żeby móc jednym miotnięciem. Dalej, a to na ścianie, czekajcie, a nie podłoga. Co jest grane? A tu coś. Tu się jeszcze schowało. A czemu nie ten? Halko. Dalej jest 97. Dalej jest 97.
Czy nie? Aha, da się. Dobra. Okej. No nie robimy na odwalsie, także musimy zburzyć wszystko, co tu jest. Dobrze, teraz możemy posprzątać resztkę. No, zmiata super. Pokrycie. Ściany, podłogi. O, mam nawet 1% podłogi pokryty. Nie. Nie wiem skąd. Ale dobra. Zacznijmy może od łazienki. Co my tu mamy? Tu mamy kafelki. Płytki ceramiczne. O Jezu, ja zapomniałam, że tak. O, takie mogę. A zróbmy sobie takie szare. Aha, bo to się. Jak się super układają, słuchajcie. Dobra, tu sobie weźmiemy. Looks like someone's having a party in one of our rooms. They're being far too loud. Several guests complained already. Go find those party animals and quiet them down. Looks like someone's having a party in one of our rooms. They're being far too loud. Several guests complained already. Go find those party animals and quiet them down. No już żeśmy to zrobili. Halko, halko. Teraz jest o wiele lepiej. No byliśmy w pokoju tego Looks vampira. Like someone's having a party in one of our rooms. Nie, they're jak being to? Far too loud. Several guests complained already. Go find those party animals and quiet them down. Nie rozumiem. Przecież zrobiliśmy to zadanie. Czy jest jakieś inne? Nie widzę innego znacznika. Jest tylko ten do naszego pokoju, gdzie robimy remont. Chyba, że się laska zwiesiła po prostu. Może dlatego. Dobra, nieważne. Idziemy robić dalej łazienkę. Zróbmy sobie tutaj ściany. Co to jest? Zestaw steampunkowy tapet. Futurystycznych tapet. Kawaii. Inne. Dajmy ceramikę. Ja bym chciała duże płytki. Ale nie ciemne. Ciofaj. Kurde. Tab. O. Zrobimy sobie duże szare płytki. Nie pamiętam, jakie mamy pomieszczenia, jakby te poprzednie zrobione, przyznam szczerze. Więc jeżeli się pojawi jakiś motyw podwójny, to trudno. Zresztą pamiętam, że też nie było tu jakoś super duże rzeczy do wybrania, bo je się po części odblokowywało, no nie?
No tu bokiem trzeba zrobić jeszcze jedną kafelkę. Dobra, najpierw te. A i tak w hotelach tak jest. No to prawda. Tu i tu. Dobra. Denerwuje mnie to. Czy ja to muszę usunąć? No, dobra. A, może by tak sufit. A sufit chyba był... Sufit jest tu. A ja bym chciała sufit biały po prostu. Może taki. Ani, myślałam, że go tapetują, go malują. Jaka lampa w ogóle. Dobra, i jeszcze tu musimy tą ścianę dorobić, bo w końcu mnie zaskoczyła. Czemu nie mogę tu wziąć? Halo? Nie podoba mi się. Halko, tu chcę ścianę postawić. Kawałek kafelka. Czemu mi nie dajecie? Co za paskudy. Tu się udało, a tam nie. Dobra, sufit nie ma dziury. Może być. Tutaj. Idziemy do podłóg. Podłogę zrobimy sobie drewnianą, myślę. Cześć, Mariusz, siemaneczko. Może spróbuj... A, dobry pomysł. Uuu, jak się jasno zrobiłam. Spróbuj usunąć. Dobrze, spróbujmy usunąć. Usunie mi kawałek sufitu chyba. Nie. Czekajcie, bo tego nie chcę. Coś się tam ewidentnie zbadziło. Ani nie mogę, widzicie, większej ilości zużyć. No nic, trudno. Może tam jest, tylko gra... Znaczy, może jest to położone, tylko gra nie widzi. A może najpierw dobierzemy ściany jednak zamiast tego. Czekajcie, ścianki weźmy. Co my tu możemy? Wzorzyste tapety. Uuu, taką sobie zwalniemy do, tutaj, do przedpokoju. Ale czad. Zrobimy im art deco przedpokój. Taki trochę psychodeliczny z tymi kółkami. Dararara. Cium. Ślicznie. A tu gdzieś mnie zrzucili. A, te cwaniaczki. Chodźcie. O. I o. I tu jeszcze. Ślicznie. Sufit jednoznaczny. Tu by się przydał jakiś większy pędzel do malowania. W sensie, żeby się dało wybrać na przykład, jak ktoś nie chce robić wzoru, wiecie, że może zrobić jedną powierzchnię, nie? Wiecie, co mam na myśli? Że całą powierzchnię jednego pomieszczenia na przykład. No, to już chyba wszystko jest. Zobaczymy, jaką będziemy mieli dziurę w suficie niezamalowaną. W międzyczasie możemy wybrać podłogę. Dałoby się jakąś drewnianą podłogę.
A może nie drewniano, może dywan. Nie chciałam tego robić. Żółty dywan do przedpokoju. Dobra. Sufit mamy cały. Wiecie, mamy jakiś syf do sprzątnięcia. Nam się podłoga wczytała w ogóle. Strasznie tu ciemno, nie? Co tu jeszcze mam do sprzętu? O, tu jest ten nasz gabinet, słuchajcie. Tu jest syf. Na tej podłodze to niespecjalnie widać ogólnie. 87%. No to jeszcze gdzieś jest jakieś błoto do sprzątnięcia. O, masakra. Bądź mądry i pisz wiersze. Dajcie znać, jeżeli widzicie gdzieś błoto, dobra? Deszczowe dni. Tą stronę chyba nie. O, tu gdzieś jest. Nie, to może tu? Może tu? A, dobra. Nie zmienia się ten procent. Nie, ja mam wykonać zadanie, jak ja go po prostu nie widzę. No, co za robota. Chyba, że to jest... Czekaj, a mogę to sprzątnąć? Nie. Dziewięćdziesiąt pięć, 96. Dziewięćdziesiąt osiem. O Boże. Nie widać, to nie ma, no też tak uważam, ale widzę, że gra uważa zupełnie inaczej ogólnie. Nie wiem, gdzie są brakujące 2%. Spróbujmy pojechać na górę i na dół, może nam się znowu podłoga nie wczyta, to coś więcej zobaczę. Się. Yeah.
Chyba jednak dziwne rzeczy się tu dzieją i nie widzę, gdzie jest błoto. Super jakość grafiki, nie widać. Czy ja mogę to jakoś skipować? Czy zaliczyć zadanie na 98%? Czy to jest choroba tak głupiego? Całą podłogę przemalujemy, w sensie przesprzątamy, o. Brzydka gra. No nie wiem, co ja mam zrobić. Nie zaliczy mi tego zadania. Posprzątaj błoto. No, żebym posprzątała błoto. No, to chyba tak zrobimy. Wyczyszczę jeszcze raz tu przy tym, przy drzwiach. Bo tu jakby wydaje się, że tego błota teoretycznie było najwięcej. O, tak. Tę stronę i po prostu pójdziemy na górę i nie zrobimy tego zadania. Ja tylko nie wiem, czy jakieś kolejne zadanie się pojawi, jeśli wiecie, tego nie zrobię. No, peszek. Idziemy robić dalej swoje. Gdzie się okaże, że to było na górze. No nie, nieważne. Idziemy tu z powrotem. Dobra, możemy w sumie zrobić sufit, bo sufit mamy do zrobienia cały taki sam. Jakby ja jestem zwolenniczką czystego, jednolitego sufitu. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie codzienne pomieszczenia. Możemy też w sumie zrobić... Aha, to już są jako ściany. To nie możemy zrobić. No to zróbmy jeszcze ten sufit od razu. Jak tam wam w ogóle dzisiaj dzionek minąca? Jak wasz poniedziałeczek? Wejdź do windy, tepnij się i wróć ponownie. No niestety właśnie nie dało rady. Musimy wymyślić teraz jakąś ładną ścianę. Możecie też pomóc mi wybierać oczywiście, jeżeli coś wam wpadnie w oko. Spokojnie, powoli, bez stresów. No to super. Zużyte tapety, ceramika, pokrycie ścian. Panele drewniane ze wzorem. Nie.
Możemy sobie trawę na ścianie postawić, powiesić też, nie? Wzory tapet. Aha, to jest to, co żeśmy wybrali. Ale mamy jeszcze tapety z grafiką. Czy my chcemy jakąś grafikę tu zapodać? Większość poblokowana. Ta jest spoko. Może byśmy do sypialni taką dali. Wiecie, na jeden ten. Na jedną albo dwie ściany. O. Można dać jeszcze tu. O. Dobra. To tu by się przydała jakaś inna. A może w innym kolorze ją rzucimy? Przecież ta wyglądała najlepiej. Halko, halko. Dobry. Tu mamy taką. A to może tu rzucimy taką tapetę dla odmiany. W dmuchawce. A ty masz lajwika? A, masz lajwika. Cześć, Eliska. Hejka. Siemanko wszystkim. Co tam? Nalałbyś mi po drodze piciu? A jest? Nie, nie ma wody, możesz mi nalać. Aqua? Aqua. Aqua, nie minerale. Co dwie godziny ogarnia mi rządki w pali, okej? I to całkiem nieźle się prezentuje z tej perspektywy. I teraz moglibyśmy sobie tu zrobić ciemne ściany w sumie. Czekajcie, weźmy sobie farbę. Weźmy sobie tą farbę. I może nie całkiem czarną, ale weźmy grafit. O. Weźmy sobie ciemną ścianę. Tak. Zrobimy sobie jasną podłogę. A z tej strony ta ciemna też będzie dobrze wyglądać. A w drugim pomieszczeniu zrobimy jasne. Tam, gdzie są okna, w sensie tam, gdzie jest sypialnia, zrobimy jasne. Tu. Trzeba dokleić. Dzięki. Tapetą zakrywam z betonu świat. Myślę, że spoko. No, będzie się dobrze prezentować. Tu sobie też zrobimy takie ciemne. Tu musimy dorobić tą tapetę. Tu. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu mamy ciemno. Tu musimy dorobić tą tapetę. Ok. I tu potrzebujemy jasny kolor. W sumie można by się pokusić o jakiś taki odcień różu. Bardzo, bardzo jasny. Ciekawe, czy taki tu będziemy mieli. Są chyba trochę za ciemne. Mamy coś jaśniejszego? Niespecjalnie. Chyba, żeby tu. A zróbmy, dziewczęcy. W końcu ma być wieczór panieński. Co się będziemy? Zresztą różowy do grafitu też będzie pasował. A, tu chyba też sobie musimy jeszcze dokolorować zaułek. Dobra. Może być, myślę, że może być.
Teraz by się przydało tu położyć podłogę i podłoga musi być jednolita do jednego i drugiego. Ja bym tu ogólnie rzuciła dywan, ale chciałabym jakiś taki... W sumie... A, może być. Zium. Co żeśmy dostali? 8, co? 103 pokój? Tam przy oknie też musimy jeszcze tą podłogę położyć. Że to zaraz. Mamy tu jeszcze. A tu nie mogę położyć. O, to jakoś osobno jest policzone, dobra. Jasne i dwie ciemne fajnie by było. Ściany w sensie? Możemy zrobić przy następnym tym, przy następnym pokoju w razie czego. Podstawowy styl. Aha, a tu jest jeszcze jakiś śmieć. Wiecie. To taka felka pewnie, co próbowaliśmy ją domontować. Dobra. O, dobra, bo to cały czas mi chyba pokazuje na dole ten znacznik. Co my tu mamy? Łóżko. Komodę, stół, jakby ustawienie pokoju jest bardzo często takie samo w moim wykonaniu, niestety. Łóżko. Tylko tak, tu mamy po dwie gwiazdki i tych już nie mamy. Ale gra. Myślę, że to by pasowało. Może być dwugwiazdkowe. Teraz tak. Dwie komody. Szafek nocnych nie widzę, więc możemy wziąć z tego zestawu. Pari. Możemy wykorzystać komody jako stoliki nocne na przykład. O. Kanapa, fotel, szafa. Szafę można by wstawić tu. Szafa. Będzie taka, taka, taka. No nie jest tyłem. No właśnie. Ta mi się podoba. Rzućmy ją tu, a tu postawimy jakiegoś kwiatka może. Dwie półki wiszące. Dwie półki wiszące, Treviso, Revana. Treviso i Revana możemy rzucić tu. Na przykład. Dobra, teraz dawaj tą kanapę. O, ta tu całkiem nieźle pasuje. Stolik. Stolik. Riza. A to jest taki duży stolik. A to nie, czekajcie, to nie ten. To ma być ten. A tu nie ma lepszych. Są odblokowane.
Może być ten. Dobra, teraz fotel. Ten mi się bardziej podoba. Nie pasuje aż tak do tej kanapy, ale podoba mi się, więc. Dobra, jeszcze stół i dwa krzesła i myślę, że ten stół i dwa krzesła możemy sobie wrzucić tu. Może okrągły dla odmiany? Pari. Dobra. Instalacje sanitarne. Jaka duża ta łazienka tu jest. W ogóle jest pusty przedpokój mamy, ale to nic. Za to tu się zrobiło cozy. To nie spoko to wygląda. Myślę, że jeszcze będziemy mieli potem opcję, żeby dać jakieś dodatki. Tu byśmy postawili wannę. Gdzie mamy? O. Czy mamy jakąś wannę? Mamy dwugwiazdkowe. Tu wstawimy wannę, proszę bardzo. Sam środek. Tu wstawimy toaletę. To była chyba ta z tej serii. Tak przy ziemi. A ta wanna była z jakiego? Z jakiej serii? Hanoi. Okej. Chyba trochę za wysoko. No, na razie niech jest. Może nie jest za wysoka. Umywalkę, dwie szafki, dwa ręczniki. To zacznijmy od szafek. O, Matko Bosko. Aha, bo to nie muszą być. Mogą, a nie muszą. To weźmy sobie dwie szafki. Dobra, udało się jako tako. Umywalkę jedną. Może jakąś taką. Czy ja to mogę edytować? Mogę. Ha, ale zmieniam. Zmieniam kolor misy. To nie chcę. Wiem, że z czapy kolor. Ale już nie będę się nad tym aż tak rozpuszczać. Tutaj sobie potrzebujemy jakieś dodatki. Szczotkę do toalety można wrzucić. Jeszcze nie dokładałam jej, więc niech jest. Szczotka toaletowa. Kubek łazienkowy. Aha, nie mogę go teraz przesunąć. I tia. Ręczniki. Uchwyty, ręcznik to się też liczy jako uchwyt? Liczy się, dobra. To poprosimy jeszcze ręcznik tutaj. O, ślicznie, wszystko z innej parafii. Dwie lampki. Czy ja się mogę pozbyć tego? Ja mam pytanie. Czy ja się mogę pozbyć tego tu?
mogę. To znaczy, że mogę się też pozbyć. Gdzieś tu była lampa sufitowa, taka oszkliwa. O, pięknie. Oj, tam najwyżej się ktoś na gimnastykę. No, słusznie. Zacznijmy od lamp. Teraz. To nie, dekoracje za sekundę. Zacznijmy od lamp i damy sobie dwie wiszące, dwa kinkiety. Taką wiszącą damy sobie tu, jakąś i zaraz wygarniemy. Czekajcie, jakie mamy najdroższe? Nie zastanawiam przy tej pierwszej. Tu damy wiszące, w sensie tak. Takie o. Ja mogę dać lustro. Mogę dać inne lustro. O. Na przykład prostokątne. Nie mogę. Nie, nie chciałam go. Nie taki był plan w każdym razie. O. Dobra. Teraz możemy sobie tu rzucić jakieś dwa kinkiety. To daje po oczach nieziemsko. Dajmy sobie jeden tu i jeden tu, będzie nas radziło w oczy najwyżej. I teraz mamy jeszcze dwie lampki takie na szafki, to je damy tu na te szafeczki, te o. A, i tu mamy wszystkie odblokowane, nie? To może być taka w sumie. Proszę bardzo. Cztery ozdoby, jeden kwiat. Kwiat. No, poprosimy jakiś duży. Niekoniecznie badyl. O. W sumie może być taki kwiatuszek. Dwa obrazy na ścianę. O, ten tu się pięknie prezentuje. To musimy jakąś alternatywę wynaleźć. Jest strasznie ciemny. Papugi są spoko, pasują do tego żółtego. I cztery jakieś ozdóbki, figurki i tak dalej. Cześć, młocia! Widzę, że trochę tak szpitalnie inspirowałaś się moją łazienką. Nie byłam jeszcze w twojej łazience. Dobra, możemy postawić sobie świeczuszki na środek. Możemy, co my tu? Szklana latarnia. A, nie zapomnijmy, że tu mamy jeszcze... O, miejsce na ozdóbki. Możemy sobie drewnianego Buddę postawić. Haha. I jeszcze coś. Maski są. Lampion. Jabłko. Cycki. O, pięknie. Przytrzymaj spację. Przed i po teraz będzie. Dżem do berek, dżem do berek. Wysłałam ci SMS-ka, nie wiem, czy widziałaś, moja droga. A widziałaś. No wiem, 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 słyszałam, także bez problemu, to jakby pytanie było tylko, czy w ogóle masz ochotę, bo temat się kiedyś nawinął, a dzisiaj Magok podpowiedział, że były super aktualizacje, więc też ma ochotę pograć. No jakby nie było, chyba wygląda lepiej niż wyglądało. Taki creepy. O, super. $500 dziennie dostaliśmy.
Wieczór paniński, trzeba dorobić tak, balony na imprezę, 4, mini lodówkę na nowe dekoracje. Dobra, to czekajcie. Aha, czekaj. Czy gdzie ja to mogę znaleźć? Pytanie brzmi, czy to są jakieś rzeczy, o... To są balony? Valentine's. O, jakie słodkie. Możemy zrobić... O, totalnie. Czy to mogą być takie? Dodaj balony imprezowe. Mogą być. Tu damy takie. Tu są cyferki. Cyferek nie chcemy. Prezenty, nie, czekajcie, to dajcie te balony jeszcze tu. Możemy dać takie balony i te same damy z tej strony. O. Dobra, mini lodówkę i no, nowe dekoracje. Technologia. Subwoofer, telewizor, odtwarzacz, głośnik. Głośnik, telewizor, kolumna, gramofon. Dobra, to chyba się kręci w kółko. Impreza. Pluszaki, doniczki, serce, słodycze. Prezenty. To nie. Naklejki specjalne. Pułapka na duchy. Miś dla zwierząt, lampka studyjna. Mikrofon, gitara, fortepian, keyboard, kontrabas. Deska surfingowa. Namiot, bela siana. Aż się boję, słuchajcie, co my tu będziemy jeszcze uzupełniać. Jakieś biurka. Lodówka, mini lodówka. Mini lodówkę. Mini lodówkę można wrzucić tu. I zmieści się to do przedpokoju. Tu się zmieści, proszę bardzo. Dekoracje, dekoracje neonowe. Nie bardzo mam pomysł, w czym one mogą być. Dekoracje naścienne. Są obrazy. A to są, dobra, czekajcie. To są dekoracje neonowe. To na tych ścianach. Raz. Dwa. Co my tu jeszcze możemy zapodać? Lody, nie. Flaminga z kaktusem. Usteczka. O, zdarzenie. Dziękuję za przygotowanie naprawdę wyjątkowego pokoju. Spędziłam tu fantastyczne chwile i chyba znalazłam idealne miejsce na organizację naszego wesela. Jestem tak podekscytowana. Przykro to słyszeć. Co tam się podziało? Sorki, wcięło mnie tutaj. Dzień dzisiaj nie dla mnie, prababcia. Ojej, to moje kondolencje. Nie zdążyłem wejść do domu, żeby się z nią pożegnać. Przykro mi bardzo. To nigdy nie jest rzecz, na którą się oczekuje, no nie? Przykro to słyszeć. Mam nadzieję, że już w lepszym miejscu i że na zawsze zostanie w twoim serduszku. Dokładnie. Nie wiem, czy wiesz, ale flamingo to symbol swingersów. O! A flamingo koło kaktusa nie wróży dobrego swingu. Miałem to w zeszłym roku, to będzie ciężki czas. No, zależy od osoby, jak przeżyje, wiesz. Mam nowe narzędzie, odblokuj ulepszenia. Czekajcie, zamknijmy te drzwi. Boże, jaki syf. Zjedźmy na dół, zobaczymy przy okazji. Zobaczymy przy okazji, czy nam się podłoga wczyta.
O, cicho, są dziury, może będzie widać błoto. Dalej nie widzę błota. Nie, przykro mi. Dalej nie wiemy, gdzie jest brudno. Ale idziemy posprzątać tutaj, słuchajcie, tak myślę, że sobie zrobimy tutaj szybkie ogarnianie naszego gabinetu. To jest nasza szafa, więc tu raczej nie ruszymy. Rozumiem, że książek się też nie pozbędziemy. posprzątaj błoto. Nie. Jednak książki się też udało rozwalić. Dobra. Co możemy odblokować? Odblokuj ulepszenia młotka i ulepszenie odkurzacz. Spacja. Zamiast. Oh! Oh! Może teraz uda nam się zrobić zadanie. Automatycznie robot sprzątający. O, jak było pięknie. Jeszcze trochę. I tu mamy mieć młotek. Jest crowbar. Ok. Wybrałaś odkurzacz na młotek, teraz mi przykro. O nie, jak wy. Od... Nie, no. Młocia, patrz, patrz, jak będziesz tutaj robić teraz rozpierduchę. Wow, look at that! We received an order to organize a wedding party. Great opportunity to get the restaurant up and running. We'll also need 3 rooms for the guests. Ej, bo ja bym chciała użyć tego mojego odkurzacza. Już odblokowano. Tam było, że coś kuje mam wcisnąć? Dlaczego ja dalej mam miotłę? Halo? Co za gunwo? Dajcie mi sprzątnąć te 2%! Nieszczęsne. Ja chcę mój odkurzacz. Nie, wnuku, to nie o to chodzi. Też zależy od tego, jakim jesteś człowiekiem. I jak bardzo przechodzisz pewne etapy. No dobra, wesele. Przygotuj, zarezerwuj pokój 102 dla młodej pary. Zarezerwuj pokój 104 dla wujka Joego. 106 dla pana młodego. Przygotuj restaurację na wesele. Oh yeah! Totalnie. Zaczynamy od restauracji. Aha! Tak to się robi. Dobra, to jeszcze jedno. Spróbujmy tego odkurzacza. Szybciej się ładuje po prostu. Ale go wygrzmiało do przodu, patrzcie. Jest! Mamy te 2%. Dobra robota z tym błotem. Goście będą zadowoleni, że się z tym uporaliśmy. Wierzę. Teraz proszę mi dać młotek. Hehe.
Czeka, tu będzie naprawa, dobra. O. O, jaki to ma zasięg piękny. Zajebiście. Tak nie brzmi, czy jest nas w ogóle stać na ten remont, że tak to ujmę. Dobra. Taką demolkę można robić, nie? To jest w ogóle bez porównania. Dobra. Dobrze. Teraz zmieńmy na odkurzacz. Aha, można go włączyć. O ja. Można go włączyć i po prostu przejść to wszystko. No to rewelka. Coś mamy jeszcze niezbite. Zakładam, że... te ściany. No. Zapominam o tych wnękach. Cześć Tobi! Hejka, hejka! Chciałam ci puścić Miley Cyrus, ale nie masz na sound alertach. No nie mam. Nie miałam w sumie nigdy. Breaking Ball mi chciałaś wrzucić? Jak tam to mi przeżyliście wczoraj, co? O ile nadaje się to na pisanie na czacie. Dobra. No i nie wiem, co nam tu zostało. Tu nam zostało. Dobra. Jeszcze jakieś śmieci nam pozostawały, ale jest szansa, że są z drugiej strony. Usługa na śmieci. A mogę tu przejść? No dobra. Nie? Dobra.
Nam coś odpadło ogólnie. O jajko! Mnie zmiotły te szoty. Ojejcu. Cześć, Sejkowa. Hejo, hejo, łobuziaki. Dobra, były. Pytałam właśnie jak ten. Jak wasz wczorajszy dzień jeszcze ogólnie. Czy to też jest wszystko? Nie, to chyba jest do naprawy ogólnie. A to mogę zniszczyć? Nie. Coś tu jeszcze rozwaliłam. Dobra. Musimy po kolei zrobić. Słuchajcie, no mamy takie wejście, to trzeba by tą restaurację w jakimś stylu takim spójnym zrobić. Pani Starczykowska. Nope, nope. Tak nie dostałam swojego hot doga. Dobra, zacznijmy od sufitu, bo to jest najprostsza opcja. Może być. Czemu? Na co jest grane? Nie wiem, co jest grane, ale puszcza mi myszkę, że tak powiem. Looks like someone's having a party in one of our rooms. They're being far too loud. Several guests complained already. Go find those party animals and quiet them down. Spoko. Jadę. Jak to mi pani Starczykowska? Życznie mi tam. Chuck Norris przyszedł. Cześć, Sandy! Jesteście jedyni. Sufit nam opadł na podłogę. Dobra, idźmy z tej strony teraz, zanim się tam doklei wszystko. Jej! Dzięki, Sejkowa, za prezencik dla młoteczki. Dzięki ogromnie. Już za niespodzianka. Dobra, to mi się zrobiło. Co się robi? Jeszcze tu jakiś żyrandol nam został w ogóle na suficie. Też się go zaraz pozbędziemy. Dobra. Okej, i teraz tu jeszcze ten cały sufit. O. Będzie. Tu
Tu byśmy mogli zrobić, niech na pomyślę. Tu na oknach gładki wzór. Tu można by zrobić jakiś taki wzorzysty kąt. Chyba że na przeciwległych ścianach, bo one będą jak najbardziej albo w tym kącie. No to może tak, te dwie ściany. Albo te dwie ściany i tą naprzeciwko, a resztę gładką. Co wy na to? Zrobimy najpierw ściany, a potem podłogę, bo tak jest zawsze trochę prościej coś dobrać. To mamy w holu. Niewielki wybór jest tego. Co byśmy tu mogli zapodać? Ogólnie by wybrać tą, tylko w innej kolorystyce, to by było tak mega spójnie. Chyba że robimy fale. Jak wyglądają fale? Zrobimy restaurację w niebieskim klimacie. W sumie nie robiliśmy w niebieskim jeszcze nic. Nie wiem, czy tam, jak tam z tyłu wygląda, zaś się okaże, że jakaś dziura tam jest. Dobra, będzie. I teraz tu chcieliśmy jeszcze to zrobić. Chcieliśmy my Aleksandra. Cześć, Dershi! Tak cię kliknęło samo. Podłogę zrób taką jak w lobby. Żeby syfu nie było widać. Zrobię podłogę taką jak w lobby, to będzie spójne połączenie, w sumie racja. Dobra. Mamy tak. Czy resztę tego pokoju chcemy białą, czy może niebieską? Zestaw kolorystyczny do wyboru mamy taki, że ja cię powalę, nie? Jestem dziwna, ale ja tu nie widzę, że... Dobra, tu są jakieś niebieskie. W sumie to jest bardziej turkus. Tylko nie wiem, czy jak zrobimy... To turkus byłby ładny, tylko jak zrobimy turkus, to nie wiem, czy nie... Wiecie, czy tu będzie jakiś turkus? Nie, w tą stronę przewinęłam. O. Ten by pasował. A może ten? Taki? Co wy na to? Byśmy taką tą ścianę i tą zrobili. A, będzie git, będzie kolorowo. Może być. Znaczy, oczywiście nadal możecie się wypowiedzieć na czacie, nie żeby coś, żebym zadała pytanie i poszła robić swoje, nie? Nie, nie, nie. Czemu ja nie mogę tu znowu zrobić? Bo co? Bo tu jest sufitowe? Popsułam. Tego nie chciałam robić. Te ramy okienne miały zostać takie, jakie są. Muszę to jakoś odratować za chwilę. Ach nie, no! O Boże. Dobra, zróbmy teraz tą ścianę. Ciekawe, jak skomponujemy do tego rzeczy w ogóle. To mnie bardziej zastanawia. Jakie przedmioty tu będą pasować? Biało-czarne oczywiście.
Pajęczyna przy oknie. Pajęczyna przy oknie. O jest, faktycznie. O nie. Oh no. Electricity is out. I think I saw the fuse box in the basement. Okay. Dobra, zaraz pójdziemy do kuchni. To nie tak, ty tą tym rozwalić. No tym. Dobra, czekajcie. To musi być pokrycie ścian. To będzie to. To nie. Gdzie tu są tylko jedne deski w tym całym zestawieniu? Czyli to jest stare i nie mogę tego zabrać. No to ja zrobimy inaczej. Proszę bardzo. Zrobimy tu te. Tu nie możesz, bo jest nic nie nałożone. I te by nam pasowały graficznie do tamtego. To czekajcie, musimy jeszcze rozwalić tą część w takim razie. O Boże. Oczywiście, że tego już nie rozwalę. Dobra, i jeszcze odkuszmy to. Nie wiem, czy tu jeszcze zostało, dobra. Idziemy do tej piwnicy. Ciekawe, czy spotkamy tam naszego... Halo, lampka? Piwnicy też mamy taki syf. Nasz kolega nie śpi, poduszka została. Tu mamy jeszcze to zamknięte przejście. Aż się boję pomyśleć, co jest w środku, nie? Dobra. Teraz podłogi i podłogi mieliśmy drewnianą posadzkę, to była ta jodełka, nope, dopasujmy wzór najpierw, to była ta część i nawet ten kolor, dobrze mówię? Dobrze mówię, tylko że jest chyba w drugą stronę wzór. Może nie, może w tą samą. No dobrze, w każdym razie mamy to. Ogólnie to się zaźliłam dzisiaj, słuchajcie. Miałam do ogrania gierkę na Switcha. Taką z lekkim dreszczykiem podobno, ale taką wiecie, nie jakąś straszną, straszną. Tylko po prostu jakąś taką historię z dreszczykiem. I się okazało, że kod, który do gry dostałam, jest na Amerykę Północną. I po prostu... No nie, nie. Zobaczymy, czy uda się otrzymać kod na Europę, aczkolwiek wątpię. Pewnie Demogorgon albo inny.
Jedna żywioła. No jak mieliśmy wampira, to może jakiś, nie wiem, potwór z bagien albo coś. Może Frankenstein, wilkołak. I z łańcuchem zamkniętym, może jaki wilkołak tam siedzi. Ciekawe, czy przyjdzie wilkołak i powie, że potrzebuje klatki dla psa. To by było złe. Hey, the courier just left a package in the reception. I have no idea who's it from. Okej. Jakaś imprezka. Wait, is that grandpa in this photo? I wonder who the singer is. She looks stunning. This is all very mysterious, don't you think? To ci podsyłem kiedyś grę o Cichym Miasteczku albo o Męderstwie Obrazu. A faktycznie, muszę zobaczyć, faktycznie wysyłałeś na Discordzie Ghostmastera na Steamie. No, mam. Dobra. Zasłony. Siedzenia, kanapy. Szafę jedną. Możemy tu postawić dwie kanapy pod tym. Czekajcie, tą stronę. Albo nie, bo kanapa może być jakby przy barze. Dobra, sprawdźmy w ogóle, jaki mamy motyw tych mebli. Musimy ogarnąć te, które są z dwoma gwiazdkami, żeby się bardziej opłacały. O, ta jest spoko. Allegra się nazywa. Co ja mogę? Wzór mogę jej zrobić. A ja nie wiem, czy ja chcę wzór. Mamy taki wzór na tapecie. Chociaż ten by był spoko. Czy my nie mamy takiego tutaj gdzieś ustawionego? Nie, nie mamy. To może zróbmy z takim motywem. Znowu coś przyszło chyba? Nie, czy to powej... A tu są fale. Nie, no to się... Uuu, a może taką? Kurde. Dobra, weźmy dwie takie kanapy. Weźmy dwie takie kanapy, potem je najwyżej przestawimy. Jeszcze nie wiem, jak się przestawia, nie pamiętam, ale... Edytuj, podnieś. Tak się przedstawia, przestawia. Dobra, na razie niech stoją. I jeden stolik chyba niski to jest. Jeden stolik niski. O nie, to... Ten, to jest niski stolik. Dobra. To było Allegra. Efeza. Allegra. Można by zrobić kanapę i stolik i kanapę po drugiej stronie. I to na przykład tak bokiem. Nie, no. Dobra, nieważne. Teraz ją odkupimy. Wiecie, tak w ten sposób trochę, nie? Powiedzmy. Widziałem, że masz... czekaj, sufity przy oknach, to jest bar, nie restauracja, dobrze rozumiem? To jest... restauracja. Chwilowo mam tylko 62k punktów.
ciemniejsze stoliki. No na razie, no można by zrobić ciemniejsze, ale nie wiem, czekaj. A mogę go edytować, wait. Mogę zrobić ciemniejszy stolik. Taki na przykład. No dobra, może być. Może być ciemniejszy. Jeden z gości zgubił portfel i potrzebuje pomocy w jego znaleźć. Najwyraźniej chodzi ze sporą sumą pieniędzy. Aha, i tu zostawił go gdzieś. Idź do lobby, znajdź zagubiony portfel. To się już nie liczy. Bo tu jest ciężko coś zgubić, bo tu nic nie ma. Czy ja mogę zrobić tak i to się będzie podnosić? Nie wiem, czy to mi w czymś pomoże. Zakładam, że nie. Na szafkach nie ma. Tu nie ma. Sprawdźmy ten kąt najpierw cały. Tu nie ma. Czy ja tu mogę kucać? Nie mogę. Szafka. Na szafce nie ma. Tu na szafce nie ma. Tu na stoliku nie widzę. Tu nie widzę. Butelka z napojem gazowanym. Aha. Tego nie chciałam przesuwać. Chyba nie jest mój dzień, słuchajcie, na robienie tych zadań dzisiaj. Zobaczcie, że no, jakby nie ma. Może ten portfel nie zgubił się w lobby. Gdzieś tam jest znacznik, więc... Uncle Joe will sleep here. How about a conservative, classic space? Maybe something from the deco collection? Tu jakiś syf w ogóle. Jajko. $7,000. Yes, please. Myślicie, że to... Że ten portfel ma być w lobby jednak? Czy nie? Przy okazji im posprzątamy w tych pokojach. Yy.
Udało ci się zrobić pierwsze pieniądze z napiwków. Dziękuję. Nie pogardzę. No, nie wiem. Chyba tak. Dobra. Przemoc w zadaniach i spokój dla młodej pary, a potem pokój dla pana młodego. Już separacja? Może wiesz, zanim się przygotują czy coś? Ej, no serio, nie mam bladego pojęcia, gdzie mam znaleźć ten portfel tu. To mam każdy przedmiot podnosić? Bo może na ziemi leży, czy jak? Może przez ciemną podłogę nie widzimy. Może, ale wydaje mi się, że to by sparklowało, tak jak na przykład te pieniądze, które były tam na dole. Dobra, w dupie. Idę robić remont dalej restauracji. Nie interere mnie to. Tam coś jest... Ej, wait. Jakim cudem jest znacznik z tamtej strony, przepraszam bardzo. Co to ma być? Nie mam tam wyjść. Czy ja mogę wyjść z hotelu? Chyba nie. Czy to może być piwnica? Też chyba nie w tamtą stronę. No nie. Kobito, siedzisz tu cały czas w tym lobby, nie możesz znaleźć tego portfela? Poddaję się, nie wiem gdzie on jest. Idziemy dalej robić zadania. 10 minut i tak zostało. Dwie komody, stoły, 6 stołów i 24 krzesła, czyli musimy umieścić 4 stoły po 2 krzesła. Zasłony, szafki i szafę. Dobra, to zróbmy teraz może stoły. A czekajcie, to nie te stoły, tylko to mają być te stoły. I tu zobaczmy, jak one będą wyglądać na tamtym zestawieniu. Allegre, to są te okrągłe. Pewnie się wtopił w podłogę jak w błoto. Jest taka możliwość. Aha, i tu nóg nie zmienimy, więc tu nogi będą białe. Ale myślę, że to nie jest problem. Zróbmy tu 4 stoły w restauracji. 6 miało być stołów. Dobra. Zróbmy 6. Teraz je przestawimy. A możemy je zrobić tak o. Czekajcie, możemy je zrobić tak o. Ten zrobimy tu i ten zrobimy tu bliżej. Ten zrobimy tu. No trochę za blisko. Ale tak wiecie, na zakładkę powiedzmy, nie? I ten znowu zrobimy tu. O. Mniej więcej. Dobra, krzesła. To krzesła będą chyba te, co w tamtym pokoju ostatnim żeśmy robili. A nie. Są drewniane. Dobra.
Wielka inwestycja, słuchajcie, w restaurację. Dobra. Dwie komody, dwa fotele. Nie wiem, co to jest. To jest chyba jakiś dywan, więc damy go pod kanapy. I szafę. Tu bym nie chciała za bardzo zagracać, ale możemy zrobić kącik z fotelami. I z komodami. Jest nie w tę stronę. Dawaj, no te komody. Allegre są takie. A to nawet spoko, bo te długie można tu wsadzić, o. O, to potem jakieś ozdoby się na nich postawi. Fotele. Aha, fotele można im też wzór zmienić. Tab i to były te. Tylko czy mogę im zmienić? Nie, tak? Nie mogę im. To jest jedyna rzecz, którą można zmienić. Czyli będą jaśniejsze w drewnie niż tamte. No trudno. Dwa fotele. Czekajcie. Przesuńmy sobie to tu i tu do kącika. No. Tu ma być jeszcze jakaś szafa. Tą szafę możemy spróbować wrzucić w tym miejscu. Szafa. Dobra. Dywan. Dywanik. Co my tu mamy? Tego nie mamy. A czyli zostały nam albo okrągłe, albo jakieś takie malusie. To zróbmy go motywem wcześniej wspomnianym. Chwila prawdy. O. Czekajcie, to w drugą stronę miało być? Miał być zielony z czarnym? To ten chyba? Nie? Ten. Tak możemy zrobić, żeby to miało sens. Dwie wiszące półki i ten i zasłony. Dwie wiszące półki. Dobra. I te zasłony teraz. Chwila prawdy. No nie wiem, co my mamy do dyspozycji tutaj. O, mamy takie proste w sumie. Czy może byśmy chcieli... Może byśmy chcieli takie? A jeszcze te nad tymi, nad oknami muszę poprawić. No, zróbmy takie i zróbmy je białe. Żeby przełamać ten turkus, który tu mamy. To będzie 3, 4, 5, 6. Dobra, i tam przy tym. Ja chcę jeszcze jedną, nie mogę jeszcze jednej? Mogę. Tu przy szafie damy jeszcze jedną, żeby było równo. Czekajcie, zrobię te sufitowe rzeczy. Właśnie.
Dobra. Kwiaty, obrazy, lustra, lampy. No dobra, lampy możemy zacząć od... W sumie możemy zacząć od lamp. Mi się żadna nie podoba. Żaden styl z tej lampy mi nie odpowiada do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Ale światło możemy edytować. No to nie chcę edytować światła. Ta na pewno nie, może taki zrobimy. I czekaj, zróbmy może tą... pierwszą wiszącą gdzieś tu. O. Drugą wiszącą gdzieś tu. Tam przesuniemy zaraz. Żeby to było trochę bardziej na środku. O.